Tak, jest to dworzec osobowy, został tutaj wybudowany około 2 lat temu. Tylko że tutaj autobusy są troszeczkę inne. Troszeczkę inne są to Kacpry produkcji firmy Lena. Mieści się tutaj, mówię, w granicach prawie no około 20 osób ponad, jednorazowo. Oprócz Kacprów mamy jeszcze do dyspozycji Land Rovery i Robusty firmy Zana. Dobrze, możemy jechać. Obowiązują takie same zasady ruchu jak na powierzchni? Generalnie tak, znaki są te same, żeby tutaj nie powodować jakiegoś, nie wiem, innego odczytywania znaczenia. Zresztą tutaj też operatorzy są to kierowcy, którzy posiadają kategorię B prawa jazdy przykładowo. Jest im łatwiej, prościej interpretować te znaki tak samo jak i na górze. A mandat można dostać? Oczywiście, że tak. Jest sygnalizacja taka umowna tutaj na dole, ona jest określona regulaminem ruchu maszyn liczniczych i to określa. Dwa sygnały akurat to oznacza, że to gotowość do odjazdu, czyli cała załoga, która siedzi na aucie, wie o tym, że ten samochód zaraz ruszy i będzie jechał. Radio Wrocław. Najlepsze w 2017 roku.